Nie, bo bez tłuszczu kredka nie mogłaby malować. Ojej, jaki kolorowy grafitowy makaron. Grafity suszą się, a potem układa się je w specjalnych pojemnikach, bo już niedługo powędrują na swoje miejsca w drewienkach. Ale kolorowo! Gdy kolorowy grafit trafi już do rowka, to przykrywa się go drugą deseczką. Oczywiście najpierw deseczki smaruje się klejem i ściska. Potem inna maszyna przecina sklejane deseczki i już widzicie, wyskakują kredki. Ale nie myślcie, że to koniec. O nie! Kredki trzeba teraz pomalować, żeby wiadomo było, jakiego koloru jest kredka. I suszenie. Pomalowane i wysuszone kredki trafiają teraz do wielkiej temperówki. Ciach, trach i zatemperowane. Żeby powstała jedna kredka, musi pracować 80 osób przez 8 dni.